dronem jest jednym ze sposobów dostania się żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych na pole walki. Z tego względu szkolenie spadochronowo-desantowe stanowi jeden z głównych przedmiotów szkolenia bojowego. Film przedstawia podstawowe czynności skoczka podczas wykonywania skoku. Warunkiem, od którego w głównej mierze zależą bezpieczeństwo i efekty szkoleniowe, jest właściwa organizacja. Na lotnisku załadowczym skoczkowie są obowiązani osobiście sprawdzić swoje spadochrony. Szczególną uwagę należy zwrócić na zamocowania urządzeń otwierających spadochron, a zwłaszcza na prawidłowe połączenia automatu spadochronowego z zamkiem dwustoszkowym. Bezpośrednio przed skokiem odbywa się kontrola lekarska. Pomyślne wykonanie skoku zależy też od dobrego samopoczucia żołnierza. W czasie, gdy skoczkowie poddawani są kontroli lekarskiej, spadochrony są sprawdzane przez instruktorów spadochronowych. Szczególną uwagę zwracają na rozmieszczenie taśm nośnych łącznika na czopach zamka dwustoszkowego, zamocowanie linki uchwytu wyzwalającego i linki automatu na czopach tego zamka. Na komendę spadochrony włóż, skoczkowie ubierają je, pomagając sobie nawzajem. Po założeniu spadochronu głównego, każdy z żołnierzy własnoręcznie dołącza spadochron zapasowy. Prawidłowość przygotowania żołnierzy do skoku sprawdzają dowódcy pododdziałów i instruktorzy spadochronowi. Na pierwszej linii kontroli dowódca pododdziału sprawdza wyposażenie skoczka, dopasowanie uprzęży i zamocowanie spadochronów. Na drugiej linii kontroli przygotowanie żołnierzy sprawdza instruktor spadochronowy pododdziału. Jeszcze raz szczególną uwagę zwraca na stan techniczny karabinczyka, zablokowanie osłony stabilizatora, rozmieszczenie taśm siłowych łącznika w pierścieniach pokrowca, zablokowanie pętli łącznika, dołączenie automatu spadochronowego do zamka dwustoszkowego. Na trzeciej linii kontroli stan gotowości skoczków i spadochronów sprawdza szef służby spadochronowo-desantowej. Wreszcie ostatecznej kontroli dokonują specjaliści służby spadochronowo-desantowej na dyżurnej linii kontroli. O zasadach bezpieczeństwa i czynnościach skoczków w powietrzu przypomina kierownik desantowania. Tak przygotowani i sprawdzeni żołnierze mogą być kierowani do punktu załadowania do samolotu. Załadowaniem skoczków instruktor pokładowy upewnia się, czy wyposażenie ratownicze i desantowe samolotu zostało należycie przygotowane. Na sygnał skoczkowie podchodzą do samolotu wyłącznie od strony ogonowej i tylko w kolumnie pojedynczej. Zajmowanie miejsc
winno odbywać się sprawnie i w ustalonej kolejności. Nie wolno samodzielnie zamieniać się miejscami. Wszystkie czynności na pokładzie samolotu żołnierze wykonują tylko na komendę instruktora pokładowego. Po wystartowaniu instruktor przypomina jeszcze raz znaczenie obowiązujących sygnałów. W pokładzie samolotu skoczkowie winni skoncentrować się na zadaniach, jakie mają wykonać. Są obowiązani natychmiast meldować o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych u siebie lub kolegów. Jeżeli lot, tak jak tu, odbywa się samolotem AN-2, w stosownym czasie instruktor własnoręcznie łączy karabinczyki spadochronów z przedłużaczami lin desantowych. Jednocześnie jeszcze raz upewnia się, czy spadochrony są prawidłowo przygotowane do skoku. Dokładność zrzutu skoczków odpowiedzialna jest załoga samolotu. Po komendzie przygotować się do skoku wszyscy żołnierze wstają z miejsc i ustawiają się w dwóch rzędach przodem do drzwi. Każdy obserwuje swego poprzednika i instruktora. Nad punktem zrzutu na sygnał skok skoczkowie opuszczają pokład samolotu, odbijając się lewą nogą od progu drzwi, łączą nogi razem i w pozycji lekko skulonej opadają w dół. Po odliczeniu czasu stabilizacji skoczek otwiera spadochron główny. Po otwarciu spadochronu głównego skoczek niezwłocznie sprawdza prawidłowość wypełnienia czaszy, ocenia sytuację w powietrzu, ustala kierunek znoszenia, poprawia się w uprzęży. Poprawienie się w uprzęży polega na przesunięciu taśmy okalającej bliżej kolan. Pozycja siedząca umożliwia swobodne wykonywanie manewrów spadochronem podczas opadania. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zderzenia, należy uprzedzić głosem narażonego na nie skoczka, samemu aktywnie przeciwdziałać kolizji. W tym celu ściąga się odpowiednie taśmy spadochronu, aby spowodować ślizg w stronę odwrotną do kierunku schodzenia się skoczków. Zwolnione zdjęcia pokazują sposoby manewrowania spadochronem w powietrzu. Zwrot w lewo wykonuje się przez skrzyżowanie taśm nośnych. Prawą ręką za lewą taśmę na zewnątrz, lewą za prawą taśmę od czoła. Zwrot w prawo przez skrzyżowanie taśm nośnych, lewą ręką za prawą taśmę na zewnątrz, a prawą za lewą taśmę od czoła. Ślizg do tyłu przez ściągnięcie taśm tylnych. Ślizg w prawo przez ściągnięcie prawej taśmy nośnej uprzęży. Zwrot do tyłu można wykonać poprzez obrót o 180 stopni w lewo lub w prawo.
loty wykonuje się celem prawidłowego wylądowania twarzą w kierunku znoszenia przez wiatr. Może zdarzyć się, że w wyniku niewłaściwego oddzielenia się od samolotu linki spadochronowe zaczepią się o oporządzenie lub nogi skoczka. Jeśli nie da się zrzucić zaczepionych linek, należy je odciąć nożem ratowniczym, po czym sprawdzić, ile zostało odciętych. W razie przecięcia więcej niż 4 linek, należy obowiązkowo otworzyć spadochron zapasowy. W tym celu lewą ręką przytrzymać wyłogi pokrowca, a prawą wyszarpnąć uchwyt wyzwalający. Następnie oburącz chwycić czaszę i odrzucić ją od siebie, pomagając w wyplataniu się linek. Lądowanie na 2 spadochronach może być utrudnione występującymi obrotami. Jeżeli czasza główna w ogóle się nie otworzy, skoczek po odliczeniu kolejnych 2 sekund bezwarunkowo otwiera spadochron zapasowy. Skoków ze spadochronem trzeba zawsze liczyć się z możliwością lądowania na przeszkodach terenowych. Dla ochrony przed kontuzją należy silnie złączyć nogi i zasłonić twarz. Gdy skoczek zawiśnie na drzewie i nie jest w stanie uchwycić się konarów, do zejścia na ziemię wykorzystuje spadochron zapasowy. Na zrzutowisku znak w kształcie strzały wskazuje kierunek wiatru przy ziemi. A oto jak wygląda prawidłowe lądowanie i gaszenie czaszy sposobem zabiegania z kierunkiem wiatru. Ładowanie żołnierzy do samolotów transportowych z lukiem desantowym odbywa się przez ten luk. Żołnierze zajmują miejsca w samolocie, zaczynając od kabiny pilotów, w odwrotnej kolejności niż będą wykonywali skok. Sygnał przygotować się do skoku, żołnierze wstają, składają siedzenia, zwracają się twarzami w kierunku luku desantowego, nawzajem zaprawiają sobie pióra stabilizatora za wyłóg pokrowca. Następnie przyjmują pozycję do opuszczenia samolotu. Prawą ręką trzymają taśmę nośną przy uchwycie wyzwalającym, lewą podtrzymują spadochron zapasowy, stojąc w rozkroku na nogach lekko ugiętych w kolanach. Na sygnał skok żołnierze odbijają się od pokładu samolotu prawą lub lewą nogą, przyjmując pozycję twarzą do ziemi. Odliczają nakazany czas stabilizacji, po czym otwierają spadochron główny. Wykonując skok z zasobnikiem indywidualnym, z
skoczek zwalnia go na wysokości około 200 metrów nad ziemią. Podczas lądowania z zasobnikiem należy dążyć do tego, aby lina łącząca nie oplotła nóg skoczka. Umiejętność właściwego reagowania na sytuacje, jakie mogą wyniknąć podczas skoku oraz wyrabianie odporności psychofizycznej u żołnierzy można osiągnąć tylko przez systematyczne doskonalenie techniki skoków.